Cześć! Jeżeli udało Ci się skompilować grę z poprzedniego odcinka, no to teraz czas, aby ją wrzucić na Google Play. Skorzystamy z wersji deweloperskiej, czyli Google Play Console. Aby mieć dostęp do tej wersji, trzeba zapłacić około 100 zł. To jest zabezpieczenie, żeby ktokolwiek nie wrzucał tam śmieci, tylko ci, którzy zapłacili 100 zł. Tutaj nazywam tą aplikację Wodna Wieża i przechodzę do jej tworzenia. Jeżeli stworzycie jakąś wersję gry, no to ona tam zostanie. Nawet jeżeli ją aktualizujecie, wszystkie poprzednie wersje też tam zostaną. To jest akurat gra, która jest cinematikiem, czyli prezentuje tylko model wodnej wieży, więc pełny opis nie jest znacznie bardziej skomplikowany od prostego opisu aplikacji. Tutaj wrzucimy ikonę PNG 512x512, tak będzie wyglądała w Google Play i tak będzie wyglądała po zainstalowaniu na naszym telefonie. Tutaj wrzucamy 8 screenshotów, najlepiej wykonanych Androidem, ale można też odpowiednio je przystosować w Photoshopie. Ja później wrzucę nieco więcej, teraz wrzuciłem tylko 1, 7 wrzucę później. Tutaj grafika w sekcji polecane też musi być. Nieco niżej podajemy typ aplikacji, czyli czy to jest aplikacja, czy to jest gra. W moim przypadku gra, no i możemy wybrać dowolną kategorię, żeby łatwiej można ją było później znaleźć. Można wybrać edukacyjne, wybiorę teraz edukacyjne, a później zmienię na fabularne. Tak i oczywiście też można podać, wtedy gra być może będzie łatwiejsza do znalezienia. Ocenę treści zrobimy później, no i podajemy na końcu maila. OK, wejdźmy do wersji aplikacji, bo tutaj będziemy właśnie dodawać naszą grę. Wersja produkcyjna jest ogólnie dostępna, tak samo jak wersja beta, więc lepiej tego nie używać na samym początku. Proponuję najpierw test wewnętrzny, ewentualnie alfę. Wtedy dostęp mają tylko wybrani testerzy podani przez nas. OK, zacznę od testu wewnętrznego, daję zarządzaj i tutaj tworzę wersję. Czyli naklikam utwórz wersję i wrzucam tutaj pliki APK, które aktualnie skompilowaliśmy. Utwórz wersję. Pliki BAT nie są potrzebne. Tutaj dajemy przeglądaj pliki i wybieramy tylko pliki na samym początku, żeby łatwiej zapamiętać, a V7 dodam, czyli wersję pierwszą, bo 64 jest wersją drugą. Dodajemy teraz, aby dodać plik OBB, ponieważ dodaliśmy tylko APK, należy nacisnąć przycisk z plusem na prawo od APK, czyli tu. Naciskamy i dodajemy teraz plik rozszerzenia. Jeżeli wcześniej go wrzuciliśmy, można go wybrać tutaj, no ale nie ma nic do wyboru, więc wybieramy OBB. Trzeba pamiętać, że to jest wersja pierwsza, więc main 1 wrzucamy, żeby przypadkiem nie wrzucić dwójki, bo wtedy po pierwsze nie będzie to działało ze sobą i nie będzie za bardzo w ogóle działało, więc ważne, żeby wybrać konkretny i właściwy. OK, dajemy zapisz i teraz plik został dodany do APK. Teraz czas wrzucić też 64, czyli APK ARM64. OK, dajemy otwórz i podobnie jak wcześniej po wrzuceniu naciskamy na plusa. Widzimy, że 64 działa na interfejsach powyżej włącznie z 21, natomiast wersja V7 działa z Androidem 14 i nowszym. OK, wrzucamy tutaj OBB main 2, ponieważ ono jest związane z 64. Do tego mówiłem, że muszą być różne wersje, bo inaczej po prostu nie da się wrzucić dwóch APK tej samej wersji, dlatego kod wersji się różni. Można oczywiście zobaczyć, co tutaj jest dokładnie napisane, ale nie ma co tutaj za bardzo grzebać. Też się niewiele da. OK, więc zamykamy, nazywamy jakąś wersję naszą, powiedzmy Wodna Wieża. Tą, którą ściągniecie, będzie to już wersja 1.2 albo nawet 1.3. Ponieważ musimy ją zaktualizować nieco. OK, wpisujemy tutaj co chcemy, na przykład nowa wersja, warto, żeby cokolwiek wpisać. Dajmy zapis i przejrzyj. Tutaj możemy zobaczyć ostrzeżenia. Najczęściej zobaczymy, że ostrzeżenia są, że wersja jest zbyt duża, ale po lewej widać też zielonego ptaszka koło wersji aplikacji, czyli ten etap jest zakończony. Wszystkie z tym ptaszkiem trzeba przejść, aby móc udostępnić grę. Jeżeli nam się to wszystko podoba, możemy przejść do rozpoczęcia, ale nie przejdziemy, dopóki nie uzupełnimy pozostałych rzeczy. Ocena treści. Tutaj wpisujemy maila. Nie pokażę jak.
wszystkiego i tutaj trzeba odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, na przykład czy jesteśmy normalni i czy nie planujemy ataku terrorystycznego za pomocą telefonu lub jakichś takich dziwnych pytań. Odpowiedzcie na nie sami, nie będę podpowiadał, co trzeba napisać. Tutaj mamy teraz na przykład PEGI. Można grać w tą grę w wieku 3 lat. Jeżeli ktoś umie obsługiwać telefon w takim wieku, akceptujemy, no i zielony ptaszek pojawił się tutaj, czyli ocena treści została zakończona, więc prawdopodobnie jesteśmy normalni. Przechodzimy do ceny i dystrybucji. Grę dam jako bezpłatną, żeby nie było i nie będzie dostępna nigdzie. Chociaż nie, w sumie dam, żeby była dostępna w Polsce. Czyli szukamy na liście, możemy oczywiście wybrać, że wszędzie, a wtedy trzeba uważać na Chiny i na inne kraje, bo mogą mieć jakieś ograniczenia. Wybieramy Polskę, w Polsce będzie ta gra dostępna, super. Okej, przechodzimy niżej. Co tutaj można? Niewiele można. Można tutaj jeszcze powybierać jakieś elementy. Najważniejsze, żeby wybrać to z gwiazdką, czyli wytyczne dotyczące treści. Tutaj właśnie muszą być odpowiednie treści, no i przepisy eksportowe w USA, bo oni też mają jakieś tam ograniczenia. Okej, ceny i dystrybucja zostały zaakceptowane, więc teraz jeszcze informacja o aplikacji. Jak pamiętacie, tam nie wrzuciłem wszystkich screenshotów, więc po prostu je dodam, żeby było ich 8 i dzięki temu będzie to wszystko już zaakceptowane. Tutaj też mamy ocenę treści, widzimy, że została dodana, więc po wpisaniu maila można przejść dalej. Została nam tylko zawartość aplikacji. Tutaj już mamy to zaakceptowane. Więc przejdźmy tutaj, zawartość aplikacji. Tutaj niestety wszystko trzeba zobaczyć, czyli po pierwsze reklamy. Decydujemy, czy są reklamy, ja nie chcę, żeby były reklamy, więc ich nie ma. Bardzo fajnie, wracamy. Można ocenić po kolei. Politykę prywatności zostawię na końcu. Dostęp do aplikacji. Tutaj też trzeba wybrać, czy jest w jakiś sposób ograniczony, czyli mamy jakieś elementy. Nie wszystkie funkcje są dostępne od razu. To pozwala łatwiej Google'owi przetestować tę aplikację, ponieważ wszystko, co jest wrzucone do aplikacji, jest testowane na żywca przez Google Play Console, oczywiście na ich komputerach. Wybieramy dostępny wiek, ponieważ jest od 13 w górę, no to jest taki problem, że nie możemy dla dzieci, ale gra jest dostępna i dzieci mogą sobie oczywiście zagrać. Ok, dajemy dalej. Jeżeli chcemy, aby gra była dostępna od zera, czyli dziecko się rodzi i dostaje telefon, no to trzeba dodać politykę prywatności. Jak wygląda taki tekst polityki prywatności? Będziecie mogli go zobaczyć, jak wejdziecie na Google Play, żeby ściągnąć moją grę. Po prostu jest tam kilka punktów, które trzeba zawrzeć. Tu jest link, którego nie poznacie, ale będziecie mieli do niego dostęp później. No i to jest wszystko w sumie, co było potrzebne. Teraz, jeżeli dodaliśmy politykę prywatności, możemy od 5 lat i mniej zaznaczyć i w sumie cały przedział od 0 do 100 lat zaznaczyć. Ok, tutaj musimy jeszcze wybrać, że nie zbieramy żadnych danych i że jest zgodne to wszystko z RO. Dodajemy dalej, czytamy i dajemy dalej. Czyli czytajcie i dajecie dalej. Jak coś trzeba zaznaczyć, no to też trzeba. Ja tutaj nie chcę dołączyć do jakiegoś programu dla całej rodziny, bo nie chcę, żeby moja rodzina koniecznie w tą grę grała, bo niektórzy nie mają takich telefonów z Androidem, znaczy się. Ok, wracamy z powrotem. No i teraz, gdy przejdziemy gdzie indziej, na przykład do wersji aplikacji, no to zaznaczy się zawartość aplikacji na zielono i wszystko już mamy zaakceptowane. Jeżeli wszystko mamy na zielono, można wejść do aplikacji, czyli edytuj wersję z testu wewnętrznego. Już tutaj wszystko jest podane, nie trzeba nic zmieniać. Dajmy przejrzyj po raz kolejny, bo wcześniej nie można było rozpocząć. Teraz jest możliwe rozpoczęcie wdrażania, więc naciskam raz, daję potwierdzić, no i teraz musimy trochę czekać. Tutaj jeszcze możemy wybrać testerów poprzez maila. Nie musi to być mail Google, ale lepiej gdyby tak było. Ja tutaj zaznaczę jeden, czyli w sumie siebie, no i daję zapisz. Ok, możemy od razu utworzyć wersję alfa,
ale czy to jest potrzebne w sumie, to od was zależy. Można od razu przerzucić do produkcyjnej z pominięciem alfy i też będzie spoko. Ok, jeżeli wrócimy do panelu, zobaczymy, że czekamy na publikację, ponieważ aplikacja jest testowana teraz na komputerach Google'a i po kilku dniach dopiero wszystko jest już gotowe i opublikowane. Możemy też zobaczyć to w Google Play, jeżeli jesteśmy testerami, ponieważ to jest wcześniejszy dostęp. Oczywiście grę udostępniłem też dla was, więc możecie ją ściągnąć, już nie jest to wcześniejszy dostęp. Możecie zobaczyć, jak wygląda opublikowana gra i wiecie też, jak to już zrobić. To jest link do gry. Na razie.